Dzień dobry. Zapraszam na temat trzeci z podręcznika z działu drugiego. Temat znajduje się na stronie 55 i dzisiejszy temat to bogowie i mity. Oczywiście mowa o bogach greckich. Moi drodzy, mamy się dowiedzieć kilka informacji o greckich bogach, o tym, jak sobie Grecy ich wyobrażali, za co byli ci też bogowie odpowiedzialni, gdzie mieszkali. I mamy poznać też informacje, no skąd my o tych bogach wiemy. Ten temat warto byłoby też zgłębić samemu, bo tu jest wiele takich ciekawostek, które niestety na jednej lekcji się absolutnie opowiedzieć nie da. Na to można było poświęcić nawet kilka czy kilkanaście lekcji. Mieszkańcy Hellady, czyli mieszkańcy starożytnej Grecji, tak jak mieszkańcy Mezopotamii, Egiptu, są politeistami. Czyli wyznają wiarę w wielu bogów. Wierzą też w to, że tak naprawdę to bogowie decydują o ich życiu, mają wpływ na każdy element ich życia. Bogowie również opiekują się przyrodą, opiekują się zjawiskami, które występują w przyrodzie, są nieśmiertelni i mieszkają w szczególnym miejscu. Gdzie greccy bogowie mieszkają? Według wierzeń Greków, bogowie mieszkają tutaj, na tej górze, na górze Olimp. I tu bardzo Was proszę, żebyście uważali na dwie nazwy. W starożytnej Grecji mamy dwie bardzo podobne nazwy. Pierwsza to jest Olimp i jest to góra, gdzie mieszkają bogowie, a druga nazwa to jest Olimpia, to jest miasto, gdzie odbywają się igrzyska. Czyli bogowie mieszkają na górze Olimp, są nieśmiertelni dzięki cudownemu napojowi, który spożywają. Nazywa się ten napój ambrozją. Od czasu do czasu bogowie mieli schodzić na ziemię, przyglądać się ludziom, wpływać na ich losy. Jak najbardziej wyglądali jak ludzie, byli silni, umięśnieni, byli, można powiedzieć, wręcz nieskazitelni pod względem tego wyglądu. Nigdy nie spotkaliśmy boga, który jest bardzo stary, w jakiś sposób zmęczony. Bogowie są zdrowi, bogowie są silni. Taka jest wiara Greków w tych swoich bogów. Co zależy od bogów? No, od bogów zależy wszystko. Wojna, pokój, zwycięstwo, porażka, zdrowie, choroba. To nie jest los ludzki, to jest decyzja boska. Jak się czci takich bogów? No, buduje się im przede wszystkim świątynie, obiera się też bogów za patronów miast. Przykładem chociażby tutaj mogłyby być Ateny, o których już wspominałam, gdzie przecież patronką jest właśnie Atena, jedna z bogiń greckich, i dla niej wybudowano na Akropolu, czyli na wzgórzu, świątynię. I chodzi się do takiej świątyni, składa się dary, prosi się też o opiekę nad daną miejscowością, tak jak robili to Ateńczycy. A jakich mamy bogów greckich? Bardzo fajną rozpiskę znajdziecie stronę dalej na 56 stronie, gdzie po kolei tych bogów będziemy widzieć. I teraz tak, na tronie zasiada Zeus. Zeus jest to bóg wszystkich bogów, trzyma w ręce atrybut swojej władzy, to jest piorun, to jest jego atrybut, ale zwróćcie też uwagę na Zeusa. Niby ma siwą brodę, siwe włosy, jednak to nie jest ciało, nie jest tutaj stare, jest umięśniony, silny, bo taki właśnie ma Bóg. Obok Zeusa stoi jego żona, której atrybutem jest paw oraz trzymany w ręce granat. Ta żona to Hera, patronka domowego ogniska, żona Zeusa. Z tej strony znajdziemy jedną z córek Zeusa, która prawdopodobnie według mitów miała mu wyskoczyć z głowy, dlatego jest boginią mądrości, ale też jest boginią wojny sprawiedliwej. Tą boginią jest Atena. Jej atrybutem będzie włócznia, będzie tarcza i sowa jako symbol mądrości. Oprócz tych trzech najważniejszych postaci znajdziecie tu również inne osoby, innych bogów, i tak na przykład będziemy mieli kolejnego boga wojny, jest to Ares, bóg wojny, gdzie będziemy mieli do czynienia ze śmiercią. Znowuż atrybutem będzie miecz, tutaj tarcza i miecz, jak u Ateny, przypominam, była włócznia i
tarcza i sowa, to u niego jest miecz i tarcza. Będziemy mieli Apolla, boga, miłośnika sztuki, którego atrybutem jest lira. Tutaj znajdziecie brata Zeusa, to jest Posejdon, którego atrybutem jest trójząb. Posejdon jest bogiem mórz. Tu znajdziecie najpiękniejszą boginię, Afrodytę, której atrybutem będzie i gołąb, i jabłko, tak zwane jabłko niezgody. O tym za chwileczkę. Kogo jeszcze znajdziemy na tej rozpisce? Tutaj będzie znajdował się posłaniec boski Hermes. Hermes, bóg kupców, złodziei, też taki osoba, która ma przekazywać informacje. W związku z tym jego atrybutem są skrzydlate sandały. Mamy Hefajstosa. Hefajstos jest to boski kowal, którego atrybutem będzie kowadło, będzie młot. Hefajstos prawdopodobnie pracował na Sycylii, pracował tam, gdzie znajduje się wulkan Etna, i to właśnie Hefajstos miał wypływać te pioruny dla Zeusa. I ostatnią postacią tutaj jest kolejny brat Zeusa, jest to zapomniałam, Hades. Hades, bóg świata podziemnego, bóg zmarłych, którego atrybutem jest Cerber. To jest trzygłowy pies, który strzeże wejścia do świata podziemnego, a Hades włada duszami ludzkimi. I teraz pytanie, skąd my to wszystko wiemy? Skąd posiadamy takie informacje? Jacy to byli bogowie? Takie informacje o życiu, o czynach bogów czerpiemy z mitów. Z mitów, czyli opowieści o świecie boskim, o świecie ludzkim, który cały czas się ze sobą mieszał. W tych mitach znajdziemy opowieść nie tylko o bogach, ale znajdziemy też opowieści o tak zwanych herosach, czyli o półbogach, czyli znajdziemy opowieści o osobach, które miały nadludzką siłę, mają przepiękną też urodę, ale nie są nieśmiertelne. Są zwykłymi śmiertelnikami i oni dokonywali za czasów swojego życia takich bohaterskich czynów. I przykładem tutaj będzie, myślę, że Wam znany Herkules, który miał do wykonania 12 prac, 12 prac niezwykle trudnych, trudnych zadań. I te 12 prac to była kara, kara za zbrodnię, którą on popełnił wcześniej. Ale dzięki temu, że miał niesamowitą siłę, niesamowitą odwagę, pomysłowość, te wszystkie prace ukończył i ostatecznie w chwili śmierci został obdarzony przez swojego ojca nieśmiertelnością i mógł zasiąść na Olimpie. Ponieważ oni nie mieli prawa wstępu, ci herosi nie powinni znajdować się na Olimpie, ponieważ na Olimpie mogli być tylko bogowie nieśmiertelni, a Heros był jednak śmiertelnikiem. Jednak, jeżeli się wykazał jakimiś zasługami, jakimiś wielkimi czynami, mógł uzyskać od bogów nieśmiertelność, tak jak to dostał właśnie Herakles, i Herakles może zasiąść właśnie u boku ojca, u boku Zeusa, bo Zeus był jego ojcem. Jak te mity się tworzyły? No, początkowo one powstawały w wersji takiej ustnej, tak? Były przekazywane z pokolenia na pokolenie. A w VIII wieku przed naszą erą część z tych mitów powstała w oparciu o takie utwory, które opowiadał pewien człowiek. Ten człowiek to jest Homer, to niewidomy pieśniarz, który przemieszczał się po Grecji i opowiadał dwie historie, wierszowane dwie historie. I one stały się też właśnie podstawą do tego, żeby tworzyć mity. A te dwie historie to Iliada i Odyseja. Co to jest Iliada? Iliada to jest opowieść o wojnie trojańskiej, ponieważ miasto Troja w starożytności nazywało się Ilion. I toczyła się w tym mieście wojna trojańska. Według Homera oblężenie tego miasta, miasta Troi, trwało 10 lat. Walki były niezwykle zacięte, nie można było się do tego miasta dostać. W tym mieście walczą Grecy i walczą Trojanie. I do tego sporu włączają się również właśnie bogowie, bo tak naprawdę tutaj spór poszedł o pewną kobietę, o Helenę,
i bogowie się wtrącają w tą wojnę trojańską, wspierają jedną ze stron i głównym bohaterem tego sporu wojny trojańskiej jest też Heros, czyli bohater zwany Achilles. Achilles był pół bogiem, pół człowiekiem i jego mama, żeby zapewnić mu nieśmiertelność, kąpała go w takiej rzece nieśmiertelności, trzymając go za piętę, czyli zamoczyła go całego, jednak ta pięta nie została zamoczona, więc cały Achilles był nieśmiertelny. Śmiertelną rzeczą była właśnie pięta. I Achilles miał ten właśnie swój słaby punkt. Dlatego mówimy, że jak coś jest piętą achillesową, to znaczy jest naszym słabym punktem. Grekom udało się zdobyć miasto Troje dzięki niesamowitemu sprytowi. Tego sprytu dokonał Odyseusz. To był król Itaki. I ten Odyseusz kazał wybudować, tutaj macie, takiego drewnianego konia. Drewnianego konia, w środku którego ukryli się żołnierze. Pozostali wsiedli żołnierze na okręty, udają, że odpływają w kierunku Grecy, a zostawiają Trojanom taki podarek w postaci takiego pięknego drewnianego konia. No i zaciekawieni Trojanie wprowadzają tego konia do miasta, obserwują, oglądają, jak ten podarek wygląda. No i na wieczór idą spać, a w nocy okazuje się, że koń się otwiera, wychodzą Grecy, zdobywają Troję, pokonują i doszczętnie ją niszczą. Ten koń trojański, który tu widzicie, znajduje się dzisiaj w okolicach miejscowości Ilion, czyli w okolicach miejscowości Troja. Tam pozostały jedynie ruiny, a to jest replika. To nie jest autentyczny koń trojański, to jest replika. I co nazywamy dzisiaj koniem trojańskim? To też takie określenie powinniście znać, chociażby z informatyki, że mamy wirus o nazwie troń kojański, koń trojański. Co to jest ten koń trojański? To jest taka ukryta pułapka, tak? Czyli jak w to wejdziemy, to ta pułapka się otwiera i może nas zniszczyć. Dlatego właśnie na informatyce mamy określenie, że jeden z wirusów nazywamy koniem trojańskim. Czyli jak w to klikniemy, to nam zniszczy całą zawartość, jaką posiadamy na komputerze. To jest ta pierwsza opowieść Iliada, opowieść właśnie o mieście Ilion, a druga opowieść to jest Homera Odyseja. I Odyseja opowiada już dalsze losy tego naszego Odyseusza, który wraca z tej wojny trojańskiej i ten powrót trwa 10 lat, a po drodze spotykają go różne przygody, między innymi trafia na wyspę Syren, którego chcą tam zatrzymać na wieki, w czeluście go pochłonąć. Po 10 latach powraca do swojej miejscowości, a w miejscowości czeka na niego jego ukochana, wierna żona Penelopa. Stąd takich historii, moi drodzy, o mitach greckich mamy bardzo dużo. Ja Wam polecam książkę Jana Parandowskiego Mitologia. Tam znajdziecie bardzo dużo ciekawych opowieści. Warto się z nimi zapoznać, bo wiele z tych opowieści gdzieś tam funkcjonuje do dnia dzisiejszego w pewnych takich sformułowaniach, jak właśnie koń trojański, jak pięta Achillesa, jak nić Ariadny, czy stajnia Augiasza. Bo jedną z prac, którą musiał Herakles wykonać, to jest posprzątać stajnię Augiasza. No to już musicie sobie sami gdzieś tam zerknąć, doczytać. Ja dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia następnym razem.